100 dni rządów Donalda Tuska. Myślałem, że to kawał czasu, niemal epoka. Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie podsumowujące 100 dni rządów koalicji 15 października. Szef rządu mówił o tym, co udało się zrealizować, nawiązując do zapowiadanych w kampanii wyborczej 100 konkretów. Nie ma co gadać, trzeba działać, zakończył premier. W piątek 22 marca mija 100 dni rządów koalicji 15 października. W związku z tym, że Koalicja Obywatelska opierała swoją kampanię wyborczą o 100 konkretów, które miały zostać zrealizowane właśnie w 100 dni. Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych specjalne nagranie. 100 dni rządów Donalda Tuska. Każdy z nas ma jakieś wady. Szef rządu zaczął od stwierdzenia, że każdy z nas ma jakieś wady. Nie jest dla nikogo, kto ze mną pracuje, żadną tajemnicą, że zawsze chcę, żeby wszystko stało się jak najszybciej. Bez marnowania choćby jednej chwili, powiedział Donald Tusk. Nawiązując do 100 konkretów, premier stwierdził, 100 dni. Myślałem, że to przecież kawał czasu, niemal epoka. I rzeczywiście, zobaczcie, ile rzeczy się wydarzyło, ile spraw załatwiliśmy. Chociaż chciałem szybciej i więcej. Jak zawsze, dodał Tusk. Kiedyś rządy dostawały 100 dni spokoju na dobry początek. My nie dostaliśmy. Wojna i wszystkie jej konsekwencje. Bałagan, jaki poprzednicy zafundowali naszym rolnikom. Wetujący prezydent, chaotyczna i agresywna opozycja broniąca wściekle swoich pieniędzy i bezkarności, wyliczał premier. 100 konkretów. Tusk wylicza, co udało się zrobić w 100 dni. Ale zobaczcie, rozliczenia ruszyły pełną parą. Telewizja jest znowu wasza. Prokuratura i sądy są wolne od partyjnych nakazów. Polska staje się ponownie europejskim pierwszoplanowym graczem. Nie jesteśmy już sami. 600 miliardów odzyskaliśmy w jeden miesiąc, wiem, chciałem w jeden dzień, ale oni w 2 lata nie dali rady. 800 plus wypłacone. Podwyżki dla nauczycieli i budżetówki wypłacone. Inflacja poniżej 3%, mówił Donald Tusk. Następnie szef rządu zdradził plany na dalsze reformy w Polsce. A za chwilę, tak, za chwilę. Babciowe, podwyżki dla pracowników socjalnych, niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Czasu nie starczy, żeby o wszystkim powiedzieć. Nie ma co gadać, trzeba działać. Będzie przyspieszenie. No i prawa kobiet. Tu nie można czekać ani chwili, zapewniał szef rządu.